Gdy Teo wyjdzie, wezwał mnie do dyrektora i dostanę najgorszą karę na świecie. Nie chcę być niemiła, ale po co przyszedłeś? Chciałem się pochwalić, jak na mnie leżą te ciuchy od Teo. Poza tym, zapomniałem ci zadać najważniejsze pytanie. Jakie? Jeśli nawet uda mi się zatrudnić w Industrial Harelex, to czego mam tam szukać? Nie możemy tu o tym rozmawiać. Sama nie wiem, od czego zacząć. Ja tym bardziej. Co mam tam robić? Spróbuj wybadać, czy ktoś zna Gastona, pracował z nim i czy coś robił w tej firmie. Przydadzą mi się wszystkie informacje na jego temat. Oczywiście, jeśli wyjdę stamtąd żywa. Co ty mówisz? Jak się dowiedzą, że ukradłam ciuchy Teo, zabiją mnie. Nie bądź głupia. Przyznasz się, że to ty? Przecież muszę powiedzieć prawdę. Myślałem, że jesteś mądrzejsza. Jak się skłamie, trzeba się tego trzymać kategorycznie aż do końca. Jak ci udowodnią, że to ty? Nie wiem, ale przypominam ci, że Teo widział cię w tych ciuchach. To nie ma nic do rzeczy. Bronisz całego świata, a kto obroni nas? Co? My nie mamy nikogo. Tylko siebie. Jak trzeba, kłam i już. Takie jest prawo. My nie uznajemy kompromisów. Chyba zapomniałaś, czego się nauczyłaś na ulicy. Nie. Jakiś czas żyłam na ulicy. Ale nagle wszystko się zmieniło. W tej szkole wyprali ci mózg. I dlatego tak myślisz. Możesz zapomnieć o swoim pochodzeniu. Ale nie o starym prawie przetrwania. To nie jest takie proste. Luhan, Gaston czeka. Co mu powiesz? Chodź, co jest? Nie słyszałeś? Nie, a co? Zapomniałem ci powiedzieć, że ojciec Sabriny chce się spotkać z RBD. Po co? Nie chce się cieszyć na zapas. Ale... chyba nagramy płytę. Naprawdę? Tak. Nie wierzę. Co jest? Ojciec Sabriny chce nas nagrać. Fajnie, ale ja nie mogę. Co? Nie mogę. Diego, to bardzo kiepski żart. Przecież to ty nas nękałeś, żebyśmy zaufali temu facetowi. Nie możesz się na nas wypiąć. Przykro mi, ale nie mogę. Jak to? Chodź tu. Zostaw go. To niemożliwe. Wiesz, jaki on jest. Czemu on zawsze robi to samo? Przecież go znasz. Cześć, zagubiony. Nie widziałam cię cały dzień. Jak się masz? Nie widziałam cię cały dzień. Tata wezwał mnie na spotkanie rodzinne. Ponieważ ty nie chciałaś, poszedłem sam. Nawet nie wiesz, jak tęskniłem. Naprawdę? Jasne, kotku, tak? Nie wyobrażasz sobie. Kochanie, zostawiłeś sweter w aucie. Powiedziała kochanie? Po co pan mnie wezwał? Jak mówiłem, kolega Jose ukradł mi ubrania.
José Luján twierdzi, że ten chłopak jest niewinny. Ale mnie okradł. Nie rozumie pan? Jasne, że tak. Dogadajcie się między sobą i wszystko wyjaśnicie. Oczywiście. Teo, jak nazywa się krawiec, którego wyroby podobno ukradł ci mój przyjaciel? Jaki krawiec? Kupuje ciuchy w sklepie, jak wszyscy. Właśnie. Zatem pewnie są tysiące podobnych koszul i spodni. Skąd pomysł, że mój przyjaciel nosi nie swoje ubrania? Wiem, że są moje. Jak zobaczę tuńczyka w puszce i powiem, że jest mój, to mi go oddasz? Nie masz wyjścia. Zgłupiałaś? Nie porównuj tuńczyka do ubrania. Masz paragon? Jak go znajdziesz, to pogadamy. Pewnie wyrzuciłem. Tak do niczego nie dojdziemy. Nie masz dowodów. Co pan zrobi? Bez dowodów nic. Nic. Już wiem. Idź na policję i powiedz... Proszę pana, ten chłopak nosi takie ubrania jak ja. Co za zbrodnia. To zły pomysł, Jose. Idźcie już. Bez dowodów nie da się tego rozwiązać. Musi pan go ukarać. Nie chcę cię widzieć. Idziemy, Teo. Szybciej. Musimy pogadać. To nie fair. Jeśli kupiła tuńczyka i nie miała paragonu, to po co włożyła ubrania Teo, żeby go zjeść? Bez paragonu. Ty też to słyszałeś? Trzeba pogadać z Giovannim i Lupitą, bo Diego odchodzi. Powiedziała do niego kochanie. Kto? Kuzynka Iñakiego. Nie wiem, przepraszam. Czemu nie słuchałeś? Mamy ważniejsze sprawy. Rzekoma kuzynka mówi do mojego chłopaka kochanie, rozumiesz? Nie teraz. Sama słyszałam. Chodź. Tomas? Co jest z Diego? Ja nic nie wiem. A co? Nic. Roberto? Nie śpi. Co mam powiedzieć? O Diego. Mamy spotkanie, a on powiedział, że nie idzie. Chcemy wiedzieć dlaczego. Wiesz, co mu jest? Zamknięto sklep rodziców Giovanniego i Diego wstawił się za nimi u ojca. I? Dostali większy sklep z aneksem warzywniczym. I Diego nie ma powodu do zmartwień. Nie zrobił nic złego. Wszystko jasne. Jak słońce. Jak później przyjdziesz i powiesz, że krowy latają, też cię nie zdziwię. Cześć. Przeszkadzam? Nie. Już ci przeszło? Lupę bardzo mi zaszkodziła. I nie wiem, czy kiedyś jej wybaczę. To ona dokopała Biance i mnie. Zrozum. Twoja siostra robi wszystko, żeby cię chronić. Sama umiem o siebie zadbać. Ile masz lat? 14, 15. W tym wieku ludzie tego nie potrafią. Moi rówieśnicy nie wiedzą, jak traktować takie dziewczyny jak ty. Jeśli mówisz o Diego, to grubo się mylisz. On nie jest taki. Wiem, że ty też nie. Zmieniając temat, chociaż chodzisz z moją siostrą, a ja jej nie trawię, zawsze będę twoją przyjaciółką. Nie wiem, jak będzie z Lupitą i ze mną. Macie jakieś problemy? Coś w tym stylu.
Powiedzmy, że nie jesteśmy razem. Stop. Co za niespodzianka. Co tu robisz? Chodź tu. Nie chcę, żeby ktoś mnie słyszał. Co się stało? Mam pytanie. Tylko powiedz prawdę. Słucham. Całowałaś się z Miguelem?